Witam w imieniu pana prezydenta Piotra Grzymowicza. Startuje czwarta edycja programu Olsztyn Aktywnie. Program z roku na rok rozwija się w błyskawicznym tempie, zarówno pod względem ilości dyscyplin, jak i frekwencji uczestników. Myślę, że przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszymy się, że coraz więcej dyscyplin, coraz więcej zarówno mieszkańców, jak i turystów bierze w nim udział. A wobec tego co roku odnotowujemy rekordy. Jestem przekonany, że ten rok przyniesie nam kolejne. Jeden z rekordów już padł. Olsztynianie będą mieli bowiem w tym roku do wyboru aż 25 dyscyplin. Wśród nich ciekawe nowości. I wspinaczka, i dużo tańca z zumbą, bardzo popularną zumbą. Poza tym także cała masa zajęć fitness, pływanie niemowląt również wprowadzone w tym roku. Oczywiście nie zabraknie tych najbardziej lubianych dyscyplin. Od początku programu Olsztyn Aktywnie niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się rowery. Miłośnicy dwóch kółek mają do wyboru rajdy krótkie i długie, a także kolarstwo grawitacyjne. Kolarstwo grawitacyjne, tak jak widać, rower trochę z większym zawieszeniem, trochę bardziej wytrzymalszy, grubsze profile, szersza kierownica, grubsze opony, bardziej konkretne hamulce, czyli tarczowe, oczywiście na wyposażeniu kask, ochraniacze. No i bardziej jeździmy z góry w dół niż pod górę. Jak na miasto jezior przystało, również będzie sporo okazji do pożeglowania. Dla nich przygotowano cykl regat o żeglarski Puchar Olsztyna. Udział mogą brać zarówno doświadczeni żeglarze, którzy samodzielnie mogą prowadzić jachty w regatach, a natomiast dla osób, które albo nie miały wcześniej styku z żeglarstwem, albo nie czują się same na siłach do prowadzenia jachtu, oczywiście takie osoby też serdecznie zapraszamy i dla takich osób zapewniamy doświadczonych sterników. Na pewno nikt, kto chciał aktywnie spędzić czas, nie będzie mógł narzekać na brak możliwości. Na pewno tak szeroki wybór i rosnąca ilość obiektów i tras rekreacyjnych powoduje, że każdy, kto będzie chciał w sobotę bądź niedzielę wyjść z domu, wsiąść na rower bądź do kajaka, bądź pospacerować z kijkami, na pewno będzie miał do tego warunki. Pierwsze okazje do poruszania się olsztynianie będą mieli już wczesną wiosną.